Hebel Art ze Świecia to pracownia, która specjalizuje się w drewnianych produktach. Tutaj powstaje wszystko, o czym zamarzy klient. Tomasz Walczak ma jednak charakterystyczny styl i to, co wychodzi spod jego dłuta, jest już dobrze w regionie rozpoznawalne. Jego zwierzęta, oryginalne misy czy deski cieszą się ogromnym powodzeniem. Hebel to jest taka nazwa wymyślona przed kiermaszem generalnie. Wystawiałem swoje produkty i no, musiałem jakąś tam nazwę jakąś tam swoją, no nie, która będzie mnie promować dalej. No i wpadłem na to, bo robiłem heblem. Stwierdziłem, że to jest hebel i bardzo się przyjęło. Skończyłem szkołę podstawową. Chciałem iść do rzemiosł artystycznych jako na taki kierunek stolarz galanterii drzewnej. No ale jakoś tak wyszło, może byłem za wygodny i skończyłem w szkole górniczej. Także byłem przez 15 lat górnikiem. No i jak przeprowadziłem się na wieś, stwierdziłem, że to jest świetny moment, żeby tą moją pasję, no dokładnie, żeby tutaj właśnie ją realizować. No i tutaj właśnie od 7 lat tworzę w drewnie i mam do tego warunki. Najbardziej lubię no, twarde, jednak twarde drewno, czyli tak jesion, jawor, buk, dąb. Ale też robię w miękkim, czyli tam sosna, świerk, ale generalnie lubię jednak z twardym, bo to jest trwałe. To jest na lata, na setki nawet lat. Czyli to jest drewno, w którym najbardziej chyba lubię pracować. Wszystko jest wykonane pracą ręczną. No wiadomo, korzystamy z szlifierki tam, czy z jakichś tam wyżynarek i tak dalej, ale generalnie to jest wszystko praca ręczna. Lubię odzyskiwać stare deski, rozbiórkowe, okucia metalowe i łączyć to. Robię wszystko, oprócz schodów, ale generalnie, jeżeli są zamówienia, niektóre są no, takie dość dziwne, już nawet nie powiem, co tam realizuję, ale tak, ja po prostu potrzebuję wezwania. Jeżeli ktoś tam sobie, że ma jakąś tam wizję, tak by to widziało, no, daje jakieś tam mniej więcej projekty, no to próbuję to realizować. Także jestem bardzo otwarty. To są stoły, to są pergole, teraz ostatnio były szafy, kredensy, stoliczki, no to jest naprawdę dużo. Dużo mam takich zamówień i naprawdę różnych. Najwięcej robię, no tutaj jest przede wszystkim na tym regionie, dużo jest agroturystyka, są hotele. Czyli to są patery, na przykład deski do krojenia, ale też są wieszaki, stoły. Tak, ale to jest jakby pod zamówienie i, no i realizuję ich jakby pomysły. No i oczywiście to jest wszystko naturalne drewno.
na pewno są charakterystyczne. Koguty. Koguty mi schodziły i wszyscy mnie tutaj kojarzą dookoła z kogutami, że robię koguty. Miałem kurnych zresztą i miałem od razu modelkę i modela. Zaczynam od projektu. Projekt jest najważniejszy, czyli on nie jest zgapiony tam z internetu i tak dalej. To jest po prostu, wstaję rano, jest jakaś wizja, pomysł i zawsze no, od projektu zaczynamy. I później jest realizacja. Oczywiście dochodzą do tego wymiary i dana osoba co potrzebuje, jak to ma wyglądać. Dużo robię też rzeczy i jestem otwarty na ich pomysły, bo nieraz ludzie przychodzą, panie Tomku, bo bym chciała to, albo jakiś tam portal, albo no, kierunkowskaz, obojętnie, jakąś tablicę informacyjną. Po prostu to jest, realizujemy to na bieżąco, uzgadniamy co i jak. To jest za każdym razem wyzwanie. Ja lubię wyzwania. Ktoś mi właśnie ostatnio tak powiedział, że lubię wyzwania i tak, tak, lubię wyzwania. Najciekawsza była taka duża miska, taka. I to pani fotograf zamówiła w Poznaniu i tam wsadzała noworodki i robiła zdjęcie. To była ciekawa, to była ciekawa. Nie, na pewno było więcej tego, ale teraz nie przypomnę. Ale dużo, dużo było ciekawych. Warsztaty już prowadzę od 3 lat, z tą przerwą oczywiście, no ale to właśnie są szkoły albo kiermasze, no nie? Na bieżąco dzieci wybierają sobie, co chcą zrobić, może pieska. Ostatnio była dziewczynka, co zrobiła sobie łabędzia, czyli realizujemy też, znaczy realizuję ich jakby pomysły, że im coś pomagam i oni to wtedy łączą i tworzą, no nie? Takie rzeczy. No i ostatnio też właśnie pokebola robiłem. Dzieci mnie zaskoczyły, bo nie wiedziałem, co to jest. Ale pokazał mi w internecie, to jest do łapania pokemonów. Przede wszystkim umiejętność taka łączenia drewna z drewnem, czyli za pomocą jakichś gwoździ, wkrętów, kołków, klei i tak dalej, no nie? Ale też mają wkrętarkę, mają młotek, potrafią, ale niektóre dzieci naprawdę nie potrafią trzymać młotka, ale tu się uczą. Nieraz, jeżeli widzę dziewczynkę czy chłopaka, bierze młotek, nie wie, że na gwoździa mówi wkręt, no nie? Dajmy na to, ale jest, zawsze wychodzimy i on sobie wbija sobie gwoździa albo sobie wkręca gdzieś w kołek, a dopiero później przystępujemy jakby do realizacji, nie wiem, jego pomysłu. Coś wynoszą z tych lekcji i one do mnie już mówią, tak panie Tomku, teraz tu trzeba nawiercić. Nie, no super, bo dzieci się uczą. Na bieżąco sprzedaję. Co tydzień też jestem na kiermaszu w Świeradowie, no nie tylko, bo i Szklarska, i są Jelenia Góra, no i dużo jest takich miejsc, gdzie jestem zapraszany i jakoś nie mam potrzeby takiej, żeby się promować za granicą, bo lokalni tutaj mieszkańcy kupują, także nie mam potrzeby.